User entered your channel. User left your channel. Dobra, kurwa. Channel switched. Zaczekaj z noszami. Co to kurwa jest? No to tak jest już. Ty kurwa, Spider-Man Miles Morales to odwiedził. Tu jakieś pończyny tu są. Status drugi, pierwszy po drugi. Pierdol dostaliśmy. Ej, lekarz. Pytanie. Ale nie, obiecaj, że się nie obrazisz, jak się zapytam. Ja ci obcięli, bo tak piszesz. Nie? Spoko, czaję. Kurwa. Jak sytuacja? No może wypuścić śmierć, dzięki. Dobra, czekamy wszyscy przed tym, przed szpitalem. A transport czekamy. 46, 10, 5, 11. Ty Kalina, przypadkiem zasunąłem ci auto delikatnie. Przepraszam. No, jaka szkoda, znowu. Ja ci nie chciałbym, obiecuję. Chcesz mieć oponę? No a ty... Dobra, Torres, sprawa krótka. Zatańczysz kaczuchy czy nie? No, tak, dawaj, tańczy. Dobra. A kto to, czekajcie. Dawajcie, dawaj, muzę. Ale musisz kaczuchy puścić. Yes. A to może Torres, pan tak... był ostatnio na napadzie, bo ty mi też kazali. Byłem. Jako zakładnik? Tak, tak. A. Dokładnie. Aha, dobra. Nie, napadałem na bank, proszę pana. Napadałem na bank. Aha. Zostałem za to aresztowany. A no, dobra. Poczekaj, pan. Co pan? Mnie zatrzymaliście. Dziwny wąs. Co dziwny wąs? Włosy się panu na twarzy tak gromadzą dziwnie pod jest nosem. A to jego. To moje. To jego. Wyczekajcie, bo zaraz tu przyjedzie 25. Dobra, włączaj to. Kurwa, Rambo. Nie no, że kacuchy będziesz tańczyła? Wąduże, Kalina. Co ten pies wygląda jak alibi? Zapraszam do tego. To jeszcze nie wszyscy, no. Tam jeszcze jest kilka operowanych. Co wam się kurwa stało? O kurwa. No głupio wyszło. Zadyma. Kurwa. Trzeba. Na humanie cię wysłać. Masz flashbacki? Masz flashbacki? Steve? Masz flashback? Kim ty kurwa jesteś? W nie kurwa grasz? Dobra, dobra. Na humanie takie wygłupy kurwa. Was najebią zaraz tutaj. Co? O kurwa, Rambo, ty! Siemeno! No ale Rambo, nie? Dobra, wyłącz, Rolf. Wyłącz. Wyłącz. What? Kurwa? Siemeny. Tu się odpierdala. Wyłączysz ty to kiedyś? Kurwa, no. Kto to kurwa puszcza? Zobacz kurwa. No what? A ten kurwa pilot? Kurwa, jaki pilot kurwa?
03 powiedział, że mamy taki kopu zestrzeliwać od razu, no i strzelać po prostu. Co wyciągamy tego? Torpega wyciągamy. Dobrze, dobrze. A to pilotka, pilotka to była. Pilotka, no chyba. To może lepiej nie strzelać. Dobra, bo tu widzę się podziało, kurwa, więc tak. To się przygotuję sobie dispatcha, żeby to was porozdzielać. Dajcie mi sekundkę. Ile tam jeszcze jest osób na tym, na szpitalu? Z naszych? Jeden. Jeszcze? No, jeden tylko? Tak. Może zobacz tę pilotkę. Nie, jak dla mnie to był pilot. Nie, to była pilotka. Okej. Hmm. Nie mogę jej dostrzec. No nic nie widać niestety. Co innego zobaczyłem, ale... 10-9? Wokół komendy właśnie, załatwiane. Ej, też się wyłą startuje. Jedź nie, myślałam, że już nikt po prostu po mnie nie przyjedzie. No spokojnie, od tego jesteśmy. A teraz pani widzi dwie jednostki. Czterdzieści osiem, 10-11 twoje. 26-10-23. 48 10-9.
46 plus 1, 10, 5. Na ostatnie 911. Czterdzieści sześć plus jeden. 26 status szósty. 46 plus jeden, 10, 25 status szósty, szpital Eklipski.
User in your channel timed out. Kurwa, na centymetry, nie? Dosłownie tam musisz wylądować na tym żurawiu na Mont Juliet. Przykładowo. Grzesiu. No? Weź mi karetkę, wyciągnij suwa. Potrzeba Szeparda przetransportować do domu. No to daj zwykle. Siema. On dojdzie, czy należący? Na wózku dojedzie. W sensie... Panu pomoże, jak chcę po prostu, że to wyciągnie mi tą karetkę do kolei, dzięki. Z wami się przejadę. Nie, spoko, na ludzie. Explorerem. A tego już nie wiesz, ej, Ronald. Bez przesady. Jest taki sam. Brawo, ty. Ej, Grzesiu. A co ty o tym sądzisz, że co ci da lądowanie na centymetr, że wyczucie helikoptera, żebyś tylko wylądował na ten centymetr i zdanie egzaminu? Dla mnie szczerze lądowanie na przykład kurwa na tym, na żurawie to jest śmiech na sali, no bo sorry, ale jak miał mi się to przydać? No właśnie, a tam jest tylko jeden sposób lądowania prawie, że tak samo na Mont Juliet, na takim gównianym, a później ci pokażę, przelecimy się. No nie wiesz, bo nie będę ci tego wytłumaczyć po prostu. No ta. Powodzenia. Też tak myślałem. Leży to moja karoca? No ba. Siadaj. Ja cię super, chłopaki, jesteś. Ja eskortę wam robię. Ta Szeparda to zrobię. Bardzo źle. Chodź rambo do karetki. Frank, pojedziesz tutaj z Kurtem, ja pojadę Explorerem z Rambo. Chodź, Rambo. A, bo jeszcze Rambo jest. Wskakuj. Już się zaznaczyłem, jak coś tam. Może co za dzień do dupy. Czy mi się tylko wydaje? Nie, my zrobimy im konwój taki. Taki trochę do policji nawiążmy. Powiedz mi, to jest ten dom? No bo do domu jedziemy. To jest ten dom? Dwadzieścia, jeden, dziesięć, siedemdziesiąt. 26, 10, 75.
wzrok robisz, kurwa. ...46, status trzeci. Dzięki za dzisiaj, miłej służby życzę. Dobranoc. User disconnected from your channel. Weźcie 6, status 6, Eclipse. Dwadzieścia jeden, status szósty, Eclipse. User in your channel timed out. A no. Coś potrzebujesz, Ronald? A mógłbyś, że powiem, pójść sobie na szpital z powrotem, jak rozmawiamy? No, może i mogę. To ciało. Poprosiłabym cię, żebyś wrócił.
Innego i osoba Monika 21, status 7, szpital jakiś. Z jednym poszkodowanym. Ale LSP, jaki ATA dojazdu na te strzały w parku głównym? 10-9? Jaki ATA dojazdu na te strzały w parku głównym? Jakby w 2-3 minuty. Dzisiaj, sir. User left your channel. ...26-48 będziesz potrzebował wsparcia na twoim 10-20? 48, nie podjechałem tam, bo słyszałem, że to jest strzały, więc tracę datki. Więc po prostu nie ma, ale... A są teraz strzały? Teraz nie ma. To wieś, bo przed chwilą na radio nas wołali.
10-2. Natomiast jeżeli zobaczysz, że sytuacja robi się niebezpieczna, po prostu się to kartki i oddać na bezpieczną odległość. Pamiętaj, że dobry ratownik to żywy ratownik. Witam serdecznie, tutaj dwóch postrzelonych mamy funkcjonariuszy. Jeden został w kamizelkę. A tutaj w UDO i ma zatamowane już krwawienie. Z tego co widzę nie przecieka krew. Ja pierdolę. Niech pan odjedzie już stąd. Już odjeżdżę. O, pani również. Kurwa jebana. Skurwysyny, ci ludzie to pojebani są jacyś. No są, są. W środku miasta. Chcieli was porwać, czy jak? Tak. Napierdalali do ludzi normalnie, do jakiegoś chłopa. Znaczy tu do pana napalali, bo no odholowaliśmy pojazdy, bo mechanikami jesteśmy, a oni zaczęli strzelać. Jestem bardzo wdzięczny panom policjantom, bo pomógł mi tutaj pan policjant i poświęcił się dla mnie. Spokojnie, po to jesteśmy. Ty, Jack. Jak ten pan policjant to z dzisiejszej afery jest? Tak? To poznaję pana. Który? No pan tutaj. O, nie. To tak nie, było. Ja dzisiaj to spałem długo, więc mnie zapewne. Nie. Zupełnie inaczej tamten wyglądał. 62. Było dwóch. Ale to nie. Jeden był ten czarniejszy, a drugi był ten drugi. Ale to na pewno nie ten pan. Dobra, dzięki. Pilnie pan może zobaczyć tutaj przy ramieniu, bo musnęło mnie. Jasne. Tu jest silny chyba, nie? Czy mi się wydaje? No tak, kurwa no. Panie medyku, tu jeszcze jest ten, nasz. Policjant leżący. No to najpierw proszę się policjantem zająć, najpierw policjantem, ja dam radę. Chyba dostał wódę, mi się wydaje, wiesz? Kurwa, weź mi to w chuj. To jakiś, nie wiem, ibuprofen, kurwa, nie wiem, coś, kurwa, nie wiem. Chujowo się czuję, kurwa. Idę z buta na komendę, kurwa tam. W pizdu spać. 46 na 21. Będziesz żył? I co z nim będzie? No to... Dzięki Bogu, że tak ten. Wiesz, kurwa, szczypać to będzie codziennie, kurwa, coś mi się wydaje. 26 do 48, zgodzisz? Kurwa... Jak tam? Ała, kurwa! Kurwa, kadet, nie rób tak! Ała! Potknąłem się, skurcz złapałem w nodze. Przepraszam. Dobrze, broni w ręku nie miałem. No. Ała. Tej broni wystrzeliła, powiem ci, ze skurcza to nie byłoby dobrze. No. Zdarza się,
No. Status trzeci to było, że ten, że koniec służby, koniec, tak? Tak. Dobra, status drugi to jest przerwa, nie? Przerwa. Dzięki. RSPD odbiór? No mnie to mocnęło przy barku, na szczęście, nic poważnego. Ale tutaj jakiś banus coś, było trochę krwawie. 25 obecnie wszyscy funkcjonariusze są w centrum miasta. Mieliśmy strzelinę. Jest to fałszywe zgłoszenie. Dobra. Jedziemy. Wam ten? Wszystko w porządku? Tak, za nim tak. Co się tam podziało? Gdzie jedziemy? Na to zgłoszenie może pojedziemy. Nie, w porządku. Chyba będzie okej. Jeżeli by mi się babrało, to podjadę. Koreśla, dziękuję bardzo za pomoc. Byłbyś w stanie nam wysłać GPS-a dokładnie, z którego to jest miejsca? 10-2 mogę podjechać niedaleko tego miejsca i wysłać. 10-4 bylibyśmy bardzo wdzięczni. To wszystko, panie medyku? Informacyjnie, to dokładnie na prawo od szpitala, jak znajduje się po drugiej stronie ulicy bankomat numer 30 na GPS-ie. Jeszcze raz pan powtórzy, ja to dokładnie powiem. Dokładnie. Obok 48 odznaka, tak? Jednak neguję 26. Tak. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. 26 do 20. Proszę na siebie uważać, bo jest niebezpieczny. Występuję do pomocy. Wiecznie tutaj będę wyjeżdżał na wyzwanie. 10-4. Ale Speedy w takim razie przechodzą na swoją częstotliwość. 10-2. 26, 10-20, 10-25. Zraniłaś mnie. Co to twierdoliłaś? Nie wiem, siadam do tego auta. Opętana jesteś. I jakiś stościch tak. A ty masz kobietę, ty masz kasę na palcu. Nieprawda. Jak nieprawda? Bogata jesteś, tyle. Pieniążki się ciebie trzymają. Nie, ale co to twierdoliłaś? Tym auty teraz. Ja się ciebie boję, może ty jesteś jakąś, nie wiem, lucyferową czy coś. Jest taki problem, że a ty nie na lucyfera, czek. Ale... A nie, to jest twoja wina, ty się musisz... Ty jesteś kurwa poważny?
tutaj na schodach. Będę miał koszmary przez ciebie. Niezła szwalnia. Co, jedzie do mechanik czy co? Jest mechanik? No się chyba nie ma. Tak pojechał mechanik? No to mi się wydaje. No radio trzeba go wołać. No zaraz się tam często pijemy się skończyć. Najwyżej pojedziemy tam do tego drugiego, no ale tak. Jakiś jest The Roots, chyba mi się wydaje. To my... O, jest tu ktoś. Dzień dobry, pan mechanik? Dobra. Napad mamy? Czy mi się wydaje? Mamy. Obok nas. Na sklep, no. Dobra, dobra, to pójdź. Już jesteś tutaj na ostatnim wezwaniu.
No hej, co jest? Ja teraz jeżdżę. Sprzedaję batony. Ale to nie takie batony, jak myślisz. No batony czekoladowe. Z białą czekoladą. 26 plus 2, 106. To jak skończysz, to ty zdaj. No okej, okay, dobra. No okej, okay. No to jeszcze tak 20 batonów i jestem. No dobra, bo ja... No okej, okay, dobra, trzymaj się. No, ja też kontakt działam. Wow. Witam. Witam, witam. Oj. Tak, tak, zaraz naprawię. Kurwa, no, niezłe bydle, nie? Stokoła. Plus wizualka tam było ile? 36, nie? Coś nie, takiego. Wizualka nie? 4 koła, a full tuning tak. 39, jeżeli wliczamy zawieszenie, a bez zawieszenia... No 150 to... się zamkniesz. Pomieszałam. Bo jest jeszcze dwójka, nie? Bo to jest czwórka. Nie, to jest Sand King. On się wydaje większy, bo ma progi dorobione, wiesz? Bo masz tutaj dorobione te progi i wydaje ci się, że jest większy. A to jest i robiłam. Czy jeszcze? To u mnie też tak można zrobić? Tak. To paka jest kozacka, nie? No, paka fajnie wygląda, a dużo ludzi ją zdejmuje, wiesz?
$300 chyba. Na pewno da radę podnieść. Dobra, można zabierać, wszystko gotowe. Musi odjechać ten z tyłu. Chwilę. Czy to jest ten sam model co tej pani? Oj, nie wiem. Nie, chyba nie. Zaraz, moment. Nie, to nie jest ten sam model. No, to nie jest ten sam model. Podobny, ale to nie jest to samo. Jeśli zobaczymy po jednej rzeczy... No, na pewno nie to samo. No właśnie nie, tutaj jest bardzo mało rzeczy do wyboru, jak tak patrzę. Zaraz... No nie da się nic tutaj w sumie się nie da zrobić. To jest właśnie ta fura, ta pani podjechała furą i powiedziała, że w nim się nic nie da zrobić, a to właśnie to jest ta fura, w której nic się nie da zrobić. W sensie nie mamy części po prostu, żeby tutaj coś zamontować, nie? To tyle samo co zakupiłeś, tyle byś dostał. No tak, tylko że ty musisz się ugadać z jakimś gościem od salonu, nie? A wiesz, że na razie ich nie ma. No chyba, że wiesz, chyba, że dogadałbyś się jakoś z ludźmi, ktoś może by chciał kupić taką furę, nie? Bo to nie jest w ogóle Granger? No właśnie, to jest Granger. Ta, no to tutaj za dużo rzeczy coś... naprawić? A, bo miałem naprawić. Dobra. +20. Tak. Ale to był już zauważony i ktoś ukradł, czy będzie zakładany nowy? Będzie zakładany nowy, czy ktoś ukradł i mamy założyć? Dobra. Bo często tak się zdarza, że ktoś kradnie te światełka. Ale to neonki, czy reflektory? Czerwone. Dobra. Już montujemy. No właśnie, niestety nie. Lipa straszna z tym furą. No. Ale to wie pan, no ja też taką kupiłem i sprzedałem od razu, bo lipa była straszna. Ale nie nasz, jak on dobrze drogi się trzyma. No i ogólnie jest 8-osobowy, nie? Tak mi się wydaje. Nie, na pewno. Bo my takich używamy jako służbowe. Nie. Zaraz panu wytłumaczę. To działa tak, że jeżeli samochód jest zapełniony w ludziach, czyli siedzą w nim 4 osoby, to tutaj są takie uchwyty, nie? Na górze.
Widzi pan je? Te uchwyty takie czarne? No. I tutaj na dole jest miejsce na nogi. I ludzie jedną nogę kładą, znaczy dwie nogi kładą tutaj na ten podest i ręką trzymają się tego. I tak cztery osoby również mogą jechać. No niestety właśnie nie da się tego jakby... Musi być pełny samochód, żeby to zademonstrować. No, fajnie właśnie, że to jest czteroosobowe. No dobra, to by było na tyle w sumie. Furka powinna działać, reflektory są założone. Aha, jeszcze 800 będzie za te reflektory. No macie zniżkę właśnie. Tak to się płaci 1040. Wszystko na najwyższych zniżkach macie. O, dziękuję pięknie. No tak, w sumie racja. Zajem takie na centymetr. No ja nie osobiście wiem. Osobiście tak latać umiem, ale mam problem z lądowaniem pod skosem. Tylko przez takie właśnie głupie lądowanie i przez to, że muszę... A, są trzy etapy egzaminu. Pierwszy to jest te przeloty pod mostem, nie? Drugi to jest ten przelot pod mostem i ten taki głupi przelot, bo tam jest dosłownie... Dobranoc.
disconnected. No tam to jest łatwe. Wiesz, no de facto tam to szybko. Dobry. Nóżka mnie boli, ale ja pieniędzy nie mam. Prostynek by się przydał. No wiem, a ja nie mam pieniędzy. Ja mam 5000 na minutę. A ja przyjdę tutaj. Jedziemy do Etena i tak dalej, bo oni będą pić i Seneca jedziemy z nim. Ty miady. To możesz wsiąść do mnie. No okej. Okay. Tylko czekaj chwilę, czekaj. Hej, słuchaj, bo ja mam tutaj takiego batona i czy nie chciałabyś kupić może? Nie? Dobra. Zobacz, mam takiego batona na sportowe życie, tryb życia sportowy i to jest taki batonik izotoniczny, że tak powiem. O hej, a ty byś chciała takiego batonika izotonicznego? No hej, widzę, że trochę otyła jesteś. Nie chcesz batona izotonicznego? Hej, słuchaj, nie chcesz może batona izotonicznego? Bardzo dobry. No wiedziałam, że chcesz. 2, 3. No. Trzymaj się. Hej, nie chcesz może batona izotonicznego? Mam jeszcze 3 tylko. Okej. Okay. Hej, słuchaj, mam batona izotonicznego, ten jak sprzedałem innym i mam tylko ostatnie 2, nie chcesz może kupić za 700 dolarów? No. Hej, trzymaj się. Dobra, jedziemy. Jedziesz?
izotoniczne. Dobry. O, Rudy, siema. Salesman who gave you money and expected you to pay it back to them slowly over time. Well, now you don't have to. W sumie w porządku, posprzedawałam batony izotoniczne. No. 40 tysięcy zarobiłam w 20 minut. A co? No dożyliśmy w nic. No pewnie. A tak. Mam. Jedziemy właśnie, nie? No wysiądź. Ej. Dzień dobry. No hej. O Jezu, to widzę. Ja siemanko. Cześć. Pakujcie się, to tam stoimy jak na razie. Znowu kostki gramy. Masakra. Pytania takie proszę, że chuj. No nie natury dokładnie. Ognisko mogłoby być. No dawaj. Siemanko. A ja sobie usiądę, bo tak se pierdolę, o. Siedlisko szykuję. Cierererererere. Ognisko jakby było jakieś napalić. A se pierdolę. Czego, ha? Nic. Śmieję się. No to co, więcej osób to gramy chyba, co? No. No dobra, no. Jak w kości, to trzeba chyba stanąć, nie? No, no. Spróbuję, no. Spróbuję da się... Coś... A nikt nie ma boomboxa po prostu, żeby coś włączyć, czy...? No ja mogę. Szuser. No. No to nie jedno. Ja też mogę puścić. No i pięknie. No i 6-6 S-A-S-A-S-A-S-A. Dobra, 4. Kto miał 4? Kto miał 4? Kto miał 4? Oj, 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 oj. Dalej. Siuseczko. Dobra, ja rzucam. Głośniej trochę. Już będę dar pizdę. No dobra, nie liczysz się tutaj. Szósteczki, szósteczki. Szóstka, dwa, szóstka. Ciszczy trochę tam muzykę. Jeszcze.
Jeszcze dużo. No. O, tu przynajmniej gra się. Ciszej! Kurwa! O, tak może grałem. Umiecie tak, umiecie tak? Dobra, miło było was poznać, ja uciekę. Do naszego. Dobranoc. A ty gdzie idziesz? No z tobą idę, no. Ja ze mną. A pożegnać cię normalnie. Dobra. Trochę teraz głośniej, bo albo ja nie słyszę. Bo coś szepczesz trochę. Co robimy? Nie wiem. Dobre pytanie, bo się towarzystwo na grybki podzieliło. A, bo dziadek podrywa ten... Nie, ważny temat, wiesz, to szybciutko chciałem podejść. Przepraszam. O, jak słucha, jak słucha. Dziadek dobre uszy ma. Dobrze, chcesz. No nie uciekam. No jeszcze mam musi iść już, no. No, nie mam auto. Nie ma swoje. A, no to bajka. No, trzymaj. Cześć, kochanie. Napisz mi, jak będziesz już w domu, dobra? Okej. No, i tam czekam na maila. Za kierownicą, ja radzę stąd iść. Nie, spokojnie. Pan mówisz Henry? Przepraszam, panie Henry. No, bo pan Henry, no. Nie, przedstawiliśmy się sobie tak, wie pan, tak... A dziadek co wyrywa? No, tak po brudzinie jesteśmy. Ja? Co, siedzę tutaj i będę to słuchać sobie muzyki, posiedzę jeszcze, porozmawiamy, pogadamy. Nie wiem, czy coś pogramy, albo pojedziemy jakąś wycieczkę rowerową, możemy tu pierdolić. No, możemy posłuchać muzykę, może muzyka coś tam tutaj. No to posłuchamy w jeździe, dawać, rowery i jedziemy. No tam na rowery później może. Teraz to ja bym zrobił coś innego. O. Troszkę ciszej, troszeczkę. Bo jest głośnawo. Nie wiem, te głośniki są albo w chuj głośne, albo w chuj ciche. Stop fighting me, stop killing me, it's my life. It's my life.
Dobry wieczór, Polska!
Big Sapo! Tacy śmiechowy w tym drzewie. Ja uciekam. Jeszcze pojedę. Nie, ja już je piję, już mam dość, wiecie. Kurwa, nie chce mi się jakoś tam. No hej. A co ty już lecisz? Ja uciekałam, bajo, idę już spać, zmęczony. Dobranoc. Dobrej nocy. Co ty już lecisz, Jada? Czemu? A wracasz? Czemu? No trudno. Kurwa, no. Lecimy stąd? Czekaj. Dlaczego? Co? Coś leci piesa.
trafiłam. Siema. Chodź na chwilę. O kurwa. Debil kurwa. Weźmiesz dłoń swoje.